I w tym wszystkim musieliśmy i musimy i będziemy musieli się poruszać. Też obalając po drodze bardzo wiele mitów. No, jednym z takich mitów, o tym była mowa w jednym z poprzednich wystąpień, no więc mówiono nam, że jesteśmy społeczeństwem z najniższym wskaźnikiem osób z wyższym wykształceniem, dlatego trzeba się edukować, trzeba się kształcić, no i się kształcimy na potęgę, rozrastają się wyższe uczelnie, tworzą się nowe wydziały, studia zaoczne, wieczorowe, prywatne uczelnie. Kształcimy ludzi i co widzimy? No, najlepsi niestety w sporej części wyjeżdżają. Druga część najlepszych pracuje dla obcych korporacji. Nam się wmawia ksenofobię, różne inne takie ciemnogrodzkie przyzwyczajenia. Natomiast zobaczmy, jak się porusza kapitał zachodnioeuropejski, amerykański, japoński. Wszędzie ciągną niestety swoich. Jak przychodzi Toyota, to firma projektowa z Japonii przyjeżdża i tak dalej, i tak dalej. I kształcąc tych ludzi, no tutaj to są oczywiście szacunki zgrubne, ja się opieram na wiadomościach prasowych, mniej więcej 200 tysięcy podobno kosztuje wykształcenie absolwenta wyższej uczelni. Jeżeli byśmy tak z grubsza oszacowali, że w ciągu tych lat 20 2,5 miliona ludzi, tych najlepszych, wyjechało na zachód, może drugie tyle pracuje dla zachodnich korporacji, to nam daje okrągłą sumkę biliona złotych mniej więcej. Nasze zadłużenie państwowe współcześnie różnie się szacuje. Tu też na pewno mamy do czynienia z wirtualnymi szacunkami, moim zdaniem zaniżającymi nasze uwikłanie. To jest pomiędzy 670 miliardów a 800 miliardów złotych dług zewnętrzny, dług wewnętrzny. Czyli właściwie ponieśliśmy jako społeczeństwo wyższe koszty na wykształcenie pracowników, którzy pracują nie na rzecz ojczyzny, jakakolwiek ona by nie była, jest nam droga, ją kochamy i ja osobiście wierzę, że tak nie będzie. A przecież no widzimy chyba wszyscy, no szczególnie panowie profesorowie, szanowna kapituła, że jesteśmy społeczeństwem żyjącym na kredyt, zresztą nieodosobnionym we współczesnym zglobalizowanym świecie, która ten krach, który nastąpi, odwleka w czasie. No często też właśnie żyjąc w błogostanie i odsuwając tą prawdę od siebie. Ale oprócz tych tutaj wyliczeń ekonomicznych, bardziej czy mniej dokładnych, twierdzę jako pracodawca, jako przedsiębiorca, że naprawdę cenzus, dyplom wyższej uczelni jest sprawą wtórną. Niestety to jest też no, prawda, smutna praktyka życia. No, często robimy krzywdę, nawet dopuszczając czy do matury zdanej Jasia Kowalskiego przysłowiowego albo dając mu dyplom wyższej uczelni. On jest napompowany właśnie takim swoim potencjałem, tym cenzusem, a niestety no, nie umie napisać prostego pisma, nie można mu powierzyć reprezentowania firmy w najprostszych sprawach. Takie są realia też gospodarcze. Oczywiście tutaj nie mamy do czynienia z takim przypadkiem, jeżeli chodzi o laureatów Fundacji Pafferę. Natomiast w skali masowej to jest niestety takie zjawisko. Także nie cenzus, nie dyplom, lecz praktyka. Moje osobiste przekonanie jest takie, że moi przedmówcy chyba też podzielali to zdanie, że jednak przedsiębiorca to powołanie. To powołanie też, które się rodzi, no być może z takiego też oglądu zewnętrznego, jak popatrzymy też no w sumie na nas, na naród polski w swojej masie, no, że jesteśmy troszeczkę jak owce bez pasterza, no, szukamy wszędzie tego drogowskazu. Ciężko znaleźć ten drogowskaz we władzy politycznej, ciężko niestety również często w kościele hierarchicznym znaleźć ten drogowskaz i jedność, ale pomimo tego trzeba trwać i trzeba z myślą o jednak przyszłości lepszej to powołanie realizować. Tak więc ten Wrocław, który w okresie stanu wojennego napawał nas dumą, to był Kornel Morawiecki z Solidarnością Walczącą,
no to była w swojej masie silna opozycja, pomarańczowa alternatywa. Ten Wrocław, który współcześnie też, jak tu rozmawiałem z kolegami, jest postrzegany tak zewnętrznie jako oaza najlepszej samorządności, miasto świetnie zarządzane. Ten Wrocław też emanuje w ostatnich czasach właśnie Grzesiem, właśnie Zbychem, właśnie Rychem. To jest ten Wrocław, którego dotykamy, w którym żyjemy na co dzień. A mówię o tym po to, żeby też Państwu powiedzieć, że nie ma sensu się oszukiwać. Różne techniki PR-owskie, marketingowe, one są bardzo dobre, ale na krótką metę. Ta krótka meta to może być jedna kadencja, to może być 10 lat, to może być 20 lat, ale prędzej czy później i tak szydło z worka wyjdzie. To również dotyczy mnie jako przedsiębiorcy, to dotyczy wszystkich kolegów. Także wolność w działaniu, prawda jako zasada, jako jedno z tych trzech P. I zobaczymy, co z tego wyniknie. Jak działa w Polsce firma rodzinna? No firma nasza to jest na pewno firma rodzinna. Firma, która nie kręci nosem, jeżeli panie rodzą dzieci. Firma, która się bardzo cieszy, jeżeli pracował ojciec, pracują dzieci. Pracuje wiele małżeństw też w naszej firmie. Natomiast jeżeli chodzi o właścicieli, zarząd, no to z praktyki mogę powiedzieć, że firma rodzinna to nie jest do końca takie błogosławieństwo. Czyli takie, jeżeli chce się streszczać, takie krótkie porady, to naprawdę niech pracują mężczyźni i takie, chociaż teraz jest mowa o parytetach, natomiast kobiety niech pielęgnują domowe ognisko. Akurat no, mnie się udało 28 lat z jedną żoną, czwórka dzieci, natomiast niestety sprawy też firmowe do domu się przenoszą i to jest zjawisko złe. Dalej ta rodzinność, również rozmawialiśmy tutaj z kolegami, taki znak czasu. No, jestem takim przedsiębiorcą, powiedzmy, jednopokoleniowym. Tutaj mieliśmy do czynienia z dłuższą tradycją. Często dzieci, patrząc na to, na styl życia ojca, widząc, jak rzadko jest w domu, jak absorbują go różne tutaj zdarzenia, chociaż mają tak zwanego gotowca przygotowanego, niestety nie chcą iść tą drogą, bo no, chyba jeszcze nam jest za dobrze. Mają inne możliwości i tutaj z tą wielopokoleniowością może być różnie. No akurat mój syn najstarszy już w firmie pracuje, zobaczymy, co dalej z tego będzie, natomiast no, znam przykłady, jakaś powiedzmy ubojnia drobiu, wielki zakład przygotowany właściwie pod syna, syn nie chce, bogato się ożenił i ma w nosie krwawice ojca i tam i kilkadziesiąt lat ciężkiej pracy.